Dzień dobry, cześć. To są Górskie Szlaki pod Lupą. Ja nazywam się Grzegorzek Mateusz i prowadzę bloga podróżniczego mynaszlaku.pl. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie szlak na Rysy, czyli marzenie wielu Polaków. I będzie to trudny szlak, bo od polskiej strony, ale za chwilę sobie to wszystko dokładnie wyjaśnimy. Zaczynamy i ruszamy z Palenicy Białczańskiej. Zobaczmy, na samym początku musimy dostać się na parking na Palenicy Białczańskiej. Od Zakopanego to jest jakieś pół godziny 40 minut drogi. Wpisujemy w nawigację Palenica Białczańska i dojeżdżamy na parking. Tutaj trzeba pamiętać, ponieważ zmieniły się zasady wjazdu na parking i postój trzeba kupić sobie wcześniej online. Zobaczcie, jest strona tpn.pl i tutaj sobie kupujemy bilet. Zobaczcie, jak to wygląda. Wybieramy sobie tutaj parking, dajemy plusik, ja już sobie dodałem do koszyka, przejdź do koszyka i wybieramy, na jaką datę chcemy sobie kupić parking. Jeśli chodzi o terminy poza sezonem, nie będzie żadnego problemu, żeby kupić parking. Zobaczcie, na przykład na 13 marca, czyli na dzisiaj, jeszcze mamy 935 biletów możliwych, na następne dni nawet po 999. Jeśli będziecie jechać w sezonie turystycznym, czyli w wakacje, to już dzień wcześniej może nie być żadnego miejsca i wtedy się nie dostaniecie na parking, bo po prostu obowiązują bilety online. Także pamiętajcie o tym. Parking kosztuje poza sezonem 25 zł, w sezonie nawet 45. To jest dokładnie Palenica Białczańska. Możecie zobaczyć od góry, jak to wygląda. Miejsc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale w sezonie szybko ich ubywa. Przy końcu parkingu znajduje się kasa biletowa, w której trzeba zakupić bilet wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bilet normalny kosztuje 9 zł, bilet ulgowy 4,50. Przed wejściem na Rysy pamiętajcie, żeby sprawdzić kilka prognoz pogody. Nie sugerujcie się tylko jedną, sprawdzajcie, zwłaszcza jeśli będziecie sobie jechać w lipcu czy sierpniu, wtedy gdy występują burze. Trzeba bardzo, bardzo na to uważać i rozsądnie planować szlak, bo wejście na Rysy to nie są przelewki, to nie jest łatwa i przyjemna wycieczka, po prostu trzeba się trochę namęczyć, być odpowiedzialnym i odpowiednio też się ubrać, przede wszystkim buty z grubą podeszwą, buty trekkingowe, nie żadne klapki, sandały czy adidasy. I do tego weźcie sobie rękawiczki, bo będzie sporo łańcuchów, sporo skał, żeby się powspinać i rękawiczki na pewno Ci pomogą, zwłaszcza wtedy, gdy będzie zimniej, ale nawet jeśli pójdziecie w wakacje, to przydadzą się bardzo. Koniecznie przed wejściem na szlak sprawdźcie sobie stronę Tatrzańskiego Parku Narodowego i komunikaty turystyczne. Teraz nagrywamy ten film 13 marca, więc jest zima i na Rysy lepiej nie wchodzić, jeśli nie mamy doświadczenia. To już musimy się naprawdę znać na zimowych wejściach. Nawet w sezonie, przy normalnej aurze, wejście na Rysy nie należy do najłatwiejszych, a co dopiero w zimie. Zdarzają się sporo wypadków i trzeba na to uważać. Komunikat turystyczny, komunikat lawinowy teraz w zimie i oczywiście pogoda. Jeśli chodzi o noclegi, możecie sobie zarezerwować kwaterę albo w Zakopanem, albo w okolicznych miejscowościach, czy to Poronin, Małe Ciche, Bukowina, te wszystkie miejscowości, które są bardzo blisko Palenicy Białczańskiej. I pamiętajcie, że Morskie Oko, przez które będziemy przechodzić, to nie jest Zakopane, tylko to kawałek od
centrum miasta. Jeśli chodzi o start na Rysy, to na pewno będziecie musieli dojechać tutaj albo swoim samochodem, ponieważ wycieczkę na Rysy trzeba zacząć bardzo, bardzo wcześnie rano, nawet już o godzinie 3-4, bo przejście całej trasy od polskiej strony zajmuje około 12-13 godzin takim spokojnym tempem, tak jak my szliśmy. Więc albo własny samochód, albo dostaniecie się także taksówką. Czasem niektórzy taksówkarze działają w nocy. Jeśli macie więcej osób, to wtedy na pewno dojazd będzie tańszy, no bo autobusy nie jeżdżą. Najwcześniejszy bus, nie wiem czy w sezonie, kursuje gdzieś dopiero chyba około godziny 6, więc to już jest za późno, aby ruszyć na Rysy. Zwłaszcza jeśli pogoda jest niepewna przez jakieś burze. Zobaczmy na mapie, jak wygląda szlak na Rysy. Rozpoczynamy w Palenicy Białczańskiej. Na samym początku musimy przejść szlakiem czerwonym, który prowadzi nas drogą asfaltową. I to jest najbardziej żmudne i męczące psychicznie podejście na naszej trasie, ponieważ trzeba pokonać ten asfalt, a nie należy on do zbyt przyjemnych. Dlatego porada: jak najwcześniej przejść, żeby nawet jeszcze było ciemno, bo wtedy nawet nie zauważymy tego asfaltu. Nabierzemy szybkiego tempa i spokojnie sobie tutaj przejdziemy. Nie polecamy tego szlaku przechodzić z kilkuletnimi dziećmi, ponieważ to już jest zbyt trudny szlak, żeby tak się wybierać. Wiele osób na Rysy z dzieckiem wybiera szlak od strony słowackiej i o tym sobie jeszcze powiemy. Zobaczcie, idziemy czerwonym szlakiem. Na początku mamy wodogrzmoty Mickiewicza, odejście zielonego szlaku do Doliny Roztok i dalej do Doliny Pięciu Stawów. W drugą stronę do schroniska PTTK w Dolinie Roztoki. My idziemy dalej za czerwonymi znakami i docieramy do schroniska nad Morskim Okiem. Mamy 7,7 km w nogach, czasami nawet wychodzi więcej, jeśli ktoś korzysta z nawigacji, nam wychodziło ponad 8. Mapa tutaj pokazuje 7,7. Przy szybkim tempie w półtorej godziny dojdziemy już nad Morskie Oko. My będąc tutaj dotarliśmy chyba około godziny 5 i wtedy już przed 6 mogliśmy spokojnie startować, aby wejść na Rysy. My byliśmy we wrześniu 2016 roku. Ok, zrobiliśmy sobie już tą najgorszą część trasy, teraz już będzie tylko przyjemniej. Tak wyglądało u nas, nie ma jeszcze nikogo. Jesteśmy przy schronisku nad Morskim Okiem i ruszamy dalej po krótkiej przerwie. Szybko osiągamy sobie czarny staw pod Rysami. Zobaczmy, jak to wygląda. Z Morskiego Oka nad czarny staw, najkrótszy szlak, dalej idziemy czerwonym i na samiutkie Rysy będziemy cały czas kierować się za znakami czerwonymi. Z Nadmorskiego Oka jesteśmy po około godzince nad czarnym stawem, czyli przyjmijmy, że jesteśmy o godzinie 5 nad Morskim Okiem i po godzinie 6 jesteśmy już nad czarnym stawem. Obchodzimy sobie czarny staw i gdzieś do tej wysokości, tuż nad czarnym stawem, po około kilometrze i 25 minutach będziemy już rozpoczynać podejście pod górę. Czyli zostawiamy czarny staw pod Rysami i podchodzimy w górę. Zobaczmy, od czarnego stawu na Rysy mamy prawie 3 godziny drogi. Zobaczcie, jaki to jest krótki odcinek. To jest zaledwie 2,3 km, a wychodzi 3 godziny. Ale patrzcie, ile mamy podejścia. 927 metrów w pionie. Dla nas najgorszym odcinkiem było dojście od czarnego stawu do Buli pod Rysami. Dlaczego najgorsze? Ponieważ było dla nas najwięcej podejść
i do tego były mgły. Nie widzieliśmy nic, było tylko wszędzie mleko dookoła i podejście. I to podejście już stawało się bardzo nudne i nużące. Ale jak już potem doszliśmy nad bólę pod rysami do takiego charakterystycznego kamienia też, to potem zaczęły się już łańcuchy. Sprawdźmy nad czarnym stawem, rysy w lewo, Mięguszowiecka przełęcz pod Chłopkiem w prawo. I zobaczcie, tak właśnie wyglądają znaki prowadzące na rysy. Biało, czerwono, biało, biały kolor. Obchodzimy i początkowo idziemy taką ścieżką pod górę, czyli nie jest jakoś trudno, większych trudności technicznych nie ma, po prostu wspinamy się do góry i zyskujemy wysokość. Tutaj mamy ten kamień, o którym powiedziałem, pięknie widać stąd czarny staw i morskie oko. Tutaj na końcu schowane jest schronisko. Na trasie nie było jeszcze żadnych turystów, dopiero później nas doganiali, bo też nie szliśmy jakoś szybko do przodu, tylko bardzo spokojnie stawialiśmy każdy krok, żeby się nie przewrócić, żeby nic się nie stało. Bo tutaj, jeśli coś się stanie, to trzeba wzywać TOPR. Zobaczcie, dalej mamy tutaj mgłę i podejście po takich skałach. Bardzo dobrze widać, gdzie się idzie. Nie ma jakichś odejść innych ścieżek, tylko po prostu cały czas prowadzi nas taka kamienista droga. I zobaczcie, widać tutaj oznaczenie szlaku. Tak jak wspominałem na początku, bardzo warto mieć w plecaku rękawiczki, zwłaszcza jak będzie trochę zimniej, bo łańcuchy będą bardzo zimne i chwilę je potrzymamy i za chwilę może nam nawet uczucie odmarzniętej ręki może takie być. No myśliśmy we wrześniu i jeszcze mieliśmy lekkie oblodzenie, więc ten szlak na rysy był bardziej wymagający, a łańcuchy bardzo zimne, ale mieliśmy rękawiczki. Im wyżej wychodziliśmy, tym było zimniej. W ogóle ten stok od tej strony jest dopiero nasłoneczony, będzie gdzieś przed południem, bo słońce jest po drugiej stronie. I patrzcie, jak wygląda. Skały są oblodzone, ale już przechodzą chmury, które mieliśmy do tej pory. I rozpoczyna nam się jakiś fajny spektakl, bo wszystko niedługo przejdzie i będziemy mieć widoki. Dobrze, zobaczmy, w którym miejscu rozpoczynają się łańcuchy, czyli najbardziej wymagająca część dla wielu turystów. Łańcuchy rozpoczynają się gdzieś w tym miejscu, na takiej wysokości, nad bólą pod rysami. I z tego miejsca na rysy mamy jeszcze godzinkę drogi, już widać nasz cel i po łańcuchach wspinamy się bardzo ostrożnie, czekamy, jeśli mamy te pachołki metalowe wbite w skały, to czekamy, aż jedna osoba zejdzie z łańcucha i dopiero wtedy na łańcuch wchodzimy, żeby nie trzymać na przykład w trzy osoby jednego łańcucha, bo to może być bardzo niebezpieczne. Czekamy, aż przejdzie i dopiero wtedy za łańcuch bierzemy. I pamiętajcie też, żeby naprawdę wychodzić na szlak bardzo wcześnie, bo jak będziecie tutaj przy większej ilości turystów, to naprawdę będą się tworzyć strasznie długie kolejki, będziecie i zdenerwowani wy, i inni. Tylko bardzo, bardzo wcześnie rano. Wiele osób radzi też, aby ubrać sobie kask. Jeśli jest bardzo dużo turystów, jeśli ktoś idzie do góry, wy jesteście za nim, może jakiś kamień spod jego buta wypaść i może was uderzyć w głowę i możecie nawet stracić przytomność, a nawet w najgorszych sytuacjach umrzeć. Także kaski też są zalecane, żeby tutaj mieć.
Zobaczmy na tą drugą mapę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Jeśli zobaczycie sobie mapę wydawnictwa Kompas, oni tu mają oznaczone na mapie takie żółte kropki. Żółte kropki oznaczają, że w tym miejscu są łańcuchy. Wracamy do naszej mapy. Tutaj jest stromo pod górę. Trzeba się powspinać trochę po skałach, ale za to też mamy łańcuchy i one nam bardzo ułatwiają, czy wejście, czy potem zejście. Zobaczmy sobie. Jesteśmy już prawie na końcu. Będzie taki mały odcinek, na którym trzeba uważać też i przygotować się do wejścia na przełączkę. Przełączka to jest najtrudniejszy odcinek na szlaku na rysy. I wiele osób tam się zatrzymuje i dalej po prostu nie potrafi przejść. My się wspinamy coraz wyżej i otwierają nam się piękne widoki na Tatry Słowackie. Mamy widmo Brockenu. Przełączkę można sobie zobaczyć, jak wygląda przejście. Mamy wrzucone na naszym kanale. Podlinkuję Wam w opisie do tego filmu. Zobaczycie sobie przejście przez przełączkę. Jeśli ktoś ma lęk wysokości, to może sobie nie poradzić w tym miejscu. My byliśmy na rysach, doszliśmy do miejsca. Zobaczcie, przełączka jest w tym miejscu. To jest ten odcinek. Tutaj. To jest po prostu taka ostra skała. Ona jest ubezpieczona łańcuchami, ale my byliśmy w tym miejscu, szykowaliśmy się do przejścia na przełączkę, a po prostu za nami szła dziewczyna, która nie potrafiła przejść przełączki i musiała tutaj zostać. Chłopak poszedł zdobyć rysy, a ona została i czekała na niego. Także zobaczcie, jaki kawał drogi musiała przejść, żeby tutaj zrezygnować i nie dojść już, nie przejść tego odcinka. Przy lęku wysokości naprawdę mogą być problemy, żeby ten odcinek przejść. I ostatni moment wejścia na rysy. Jakieś 200 metrów, też ubezpieczone łańcuchami i stajemy sobie na dachu Polski, najwyższym szczycie naszego kraju. My mieliśmy taki widok. No, my byliśmy zachwyceni, jak to oglądaliśmy. I już w tym czasie sporo turystów przyszło i też od strony słowackiej. Jeśli chodzi jeszcze o szlak od strony słowackiej, albo jeszcze Wam powiem drugi wariant wejścia na rysy, można go podzielić na dwa dni, bo ja tutaj powiedziałem Wam o jednym dniu, czyli start z Palenicy i cały czas marsz w jednym dniu na szczyt, a można sobie wycieczkę podzielić, czyli tak, w jednym dniu robimy z Palenicy do Morskiego Oka, czyli już mamy około 2 godziny drogi za nami i 8 km. Śpimy nad Morskim Okiem i na drugi dzień już bez tej drogi asfaltowej wchodzimy na rysy. I wtedy naprawdę szlak jest o wiele krótszy i nie sprawi też tylu trudności, jeśli chodzi o kondycję, bo trzeba mieć kondycję bardzo dobrą, jeśli chcemy wejść na rysy. I jeśli jedziecie w Tatry i jest was to pierwszy szczyt w Tatrach, to tego nie róbcie. Nie idźcie na rysy. Idźcie dopiero wtedy na rysy, gdy przejdziecie kilkanaście szlaków w polskich Tatrach. Wejdziecie na Giewont bez żadnego problemu, na Szpiglasowy Wierch od strony Doliny Pięciu Stawów. Popatrzcie, jak to jest najpierw na innych szlakach. My zrobiliśmy kilkanaście szlaków po Tatrach, kilkadziesiąt w innych górach, żeby dopiero wejść sobie na rysy. Bo jeśli ktoś wybierze się od tak, to naprawdę może
może i przypłacić zdrowiem swoim i innych. Także mamy dwa warianty. Albo idziemy sobie całą trasę. Zobaczmy, ile wynosi cała trasa. Cała trasa na rysy wynosi 12,8 km. Według mapy 6 godzin i 37 minut w jedną stronę, a potem jeszcze trzeba wrócić. Czyli podział szlaku na dwa dni też może być ciekawą opcją. Jeśli chodzi o szlak od strony słowackiej, też możemy to zrobić w dwóch wariantach. Albo wejść sobie w jeden dzień, czyli wybieramy Szczyrbskie Jezioro. Tam parkujemy na obszernych parkingach, bo tam naprawdę bardzo dużo jest parkingów. I lecimy sobie do góry. I patrzcie, wtedy mamy z parkingu 4,29 przejście. Od nas było ponad 6 godzin. I tu też albo robimy jeden dzień, albo dzielimy sobie na przykład na dwa dni, nocując tutaj, po Prackie Pleso. I wtedy mamy 3,25 do góry, czyli jeszcze mniej, i 5,8 km. Wiele osób nocuje jeszcze w chacie pod rysami, czyli podchodzi sobie tutaj i na następny dzień, zwłaszcza jak ktoś idzie na wschód słońca, to z tego korzysta. Chata pod rysami, wtedy na rysy mamy 45 minut tylko. Ten szlak od strony słowackiej jest o wiele łatwiejszy, ponieważ ma sporo takich zabezpieczeń, ułatwień, jakieś schody metalowe zrobione, też łańcuchy, klamry. Także od tej strony słowackiej o wiele łatwiej jest wyjść do góry. I też pamiętajcie, że jedna sprawa to wyjść, a druga sprawa to zejść. Bo jeśli pójdziecie sobie w okresie wakacyjnym, to że faktycznie zaczynacie o tej godzinie 3 czy 4, jesteście na rysach gdzieś około godziny 9, 10, dajmy na to, i potem dopiero zaczyna większość turystów iść do góry. I oni wchodzą, a wy schodzicie na dół tym szlakiem i na łańcuchach się robią zatory, i wtedy dopiero też może być bardzo niebezpiecznie. To chyba na tyle dzisiaj. Podsumujmy. Trzeba się przygotować na wejście na rysy. Nie jest to łatwy szlak. To jest bardzo, bardzo trudny szczyt do zdobycia. Pochodźcie trochę po Tatrach i dopiero potem próbujcie wchodzić na rysy. Obowiązkowo w butach górskich, nie Adidasach. Warto mieć ze sobą kask. Trzeba mieć ze sobą dla swojego komfortu rękawiczki. I też dobrą pogodę. Dobre warunki sprawdzajcie na stronie TPN-u i też na innych prognozach. My korzystamy jeszcze z pogody Irno czy Meteo Blue. To były górskie szlaki pod lupą. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i do następnego razu. Cześć!